Zjazd jest chyba jedno z niewielu, być może jedyną okazją, żeby takie wspólne posiedzenie Komitetu Nauk Filozoficznych Polskiego Towarzystwa Filozoficznego mogło się odbyć. Nie wiem, czy takie zebranie w przeszłości kiedykolwiek się odbyło. Być może jest to pierwsze tego rodzaju zebranie. Ono będzie miało, nie będzie miało charakteru roboczego dla tych naszych instytucji. Będzie miało trzy punkty. Pierwszy będzie miał charakter uroczysty. Zaraz Państwo dowiedzą się, jakiego rodzaju to jest uroczystość. W drugim punkcie chciałbym krótko, aby obydwie te instytucje reprezentujące środowisko polskich filozofów krótko przedstawiły te działania, które aktualnie podejmują, w które Państwo mogliby się jakoś włączyć. W trzecim punkcie chciałbym prosić wszystkich Państwa o wymienienie, ale tylko wymienienie, nie dyskusję nad nimi, wymienienie palących problemów, które w taki czy inny sposób KNF czy PTF powinien podjąć. Myślę, że tych problemów jest bardzo wiele. Dyskusję nad tymi problemami zostawimy sobie na posiedzeniach instytucji już roboczych. Uzgodniliśmy z profesorem Zdrużewskim, że ponieważ ja byłem inicjatorem tego spotkania, to będę je prowadził, ktoś musi je prowadzić. Postaram się, żeby ono było krótkie, żebyśmy nie mogli, nie siedzieli tutaj z tyłu. Przechodzimy więc do punktu pierwszego, który w pewnym sensie jest wewnętrzną sprawą Komitetu Nauk Filozoficznych. Ale, jak Państwo zaraz zobaczą, dotyczy całego polskiego środowiska filozoficznego. Najwyższym wyróżnieniem, jakie Komitet Nauk Filozoficznych Polskiej Akademii Nauk może przyznać, jest członkostwo honorowe. O ile wiem, do tej pory również Komitet nie korzystał nigdy z tego rodzaju wyróżnienia. W tym roku po raz pierwszy postanowiliśmy jednogłośnie wyróżnić pana profesora Andrzeja Grzegorczyka, wybitnego filozofa i logika, tymże właśnie członkostwem honorowym w Komitecie Nauk Filozoficznych Polskiej Akademii Nauk. Chciałbym poprosić pana profesora Jana Olińskiego, obecnie jednego z dwóch filozofów w Polskiej Akademii Nauk, obecnie mówię po śmierci profesora Jerzego Mity, o przedstawienie pana profesora Andrzeja Grzegorczyka. Drogi Andrzeju, szanowni Państwo, nie przygotowałem tego, już drugi raz mi się zdarzył, jestem desygnowany do mówienia o kimś, ale czy nie to sprawdziłem naprawdę przyjemnością i wzruszeniem. Andrzej Grzegorczyk urodził się w 1922 roku w Warszawie i właściwie w tym mieście przeżył prawie całe swoje życie. Tak się złożyło, że szkołę średnią skończył w 1940 roku, czyli w drugim roku wojny. Także zaczął studia filozoficzne na tajnych kompletach. Był zaangażowany w powstanie warszawskie. Sam mi opowiadał, jakie miał duże trudności. Poruszają się po kanałach, łatwo to zrozumieć, dlaczego musiał chodzić pochylony. Potem studia już ukończył w Uniwersytecie Jagiellońskim w 1946 roku, broniąc pracy magisterskiej pod kierunkiem Zygmunta Zawierskiego na temat systemów logicznych Leśniewskiego. I od tego czasu zaczęła się jego kariera jako logika. Doktorat obronił w 1950 roku pod kierunkiem Andrzeja Mostowskiego. Praca dotyczyła pewnych zagadnień z pogranicza topologii i geometrii. Później rozpoczął pracę w Instytucie Matematyki Polskiej Akademii Nauk w grupie podstaw matematyki. Jako nauczony, jako naukowiec jest matematykiem, logikiem, filozofem, ale nieobce są także problemy społeczne i światopoglądowe. W każdej tej dziedzinie ścisnął jakieś piętno, poważne zlecenie.
życiu naukowym i publicznym. Najważniejsze wyniki, jak sądzę, osiągnął w dziedzinie logiki matematycznej. Takie, prawda, kategorie jak hierarchia Grzegorczyka w dziedzinie funkcji rekurencyjnych, jak logika modalna Grzegorczyka oznaczana symbolem GR, Z, bardzo trudny do wymówienia za granicą, filozoficzna interpretacja logiki intuicji mistycznej, także bardzo popularna, także rozmaite szczegółowe wyniki dotyczące rozmaitych teorii matematycznych, ich własności, rozstrzygalności i tak dalej. Nie będę o tym opowiadał szczegółowo, bo są rzeczy dość specjalistyczne. Gdzieś tak w latach 70. Andrzej Grzegorczyk przeszedł z matematyki do etyki, jeśli tak można powiedzieć, jeżeli chodzi o swoją działalność profesjonalną czy instytucjonalną, tak w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Ja jeszcze o tym za chwilę powiem, ale zadane właściwie niespodziewanie dla większości logików polskich, kilka lat temu wrócił do matematyki logicznej, budując pewien system formalny oparty na teorii konkatenacji, teorii wyrażeń, która posiada ciekawe własności, jest teorią nierozstrzygalną, chociaż jest nie tak silna jak arytmetyka liczb naturalnych. I pamiętam, że jak pierwszy raz napisał na ten temat, a także mówił, dlaczego ta teoria jest ważna, bo jeżeli logicy coś mogą wyrwać matematyką, to zawsze jest sukces. Teoria konkatenacja, jako teoria wyrażeń, jest uważana właśnie za teorię logiczną. Także napisał szereg ważnych książek z zakresu logiki, zarówno popularnych, takich jak Logika popularna, Zagadnienia rozstrzygalności, i dwa fantastyczne podręczniki akademickie, Zarys logiki matematycznej i podręcznik arytmetyki teoretycznej. Ta pierwsza książka została przetłumaczona na język angielski i w moim głębokim przekonaniu jest jednym z najznakomitszych podręczników logiki matematycznej. Słusznie, że to jest podtytuł Wyjaśniona od podstaw. Na tym podręczniku uczyły się pokolenia polskich logików, zarówno filozofów, jak i matematyków. Sam należy do tego grona. Więc to jest jeden kierunek działalności Andrzeja Grzegorczyka, logika matematyczna. Chyba najważniejszy, jak sądzę. Ale uważam logikę także zawsze jako coś ważnego dla całokształtu bytu człowieka, jeśli można powiedzieć. To zostało przedstawione w książce wydanej pod koniec lat 90. Logika, sprawa ludzka. Tak się to nazywa. Książka jest napisana po angielsku. I ona spełnia pewne przesłanie, które pamiętam zostało przez Andrzeja podane jako hasło konferencji z okazji stuletniej rocznicy pierwszego wykładu Kazimierza Twardowskiego w Lwowie w 1995 roku. Zorganizowana przez niego ta konferencja, głównie z jednym z współorganizatorów, i na posterze tej konferencji, w plakacie, jest łacińska wersja powiedzenia Łukasiewicza: logika jest etyką myśli i mowy. I to jest chyba najgłębszy pogląd Andrzeja Grzegorczyka na temat logiki. Uważa, że logika jest pewnie niesłychanie ważną. Na niej oparte jest to, co może być
zwane europejskim nacjonalizmem i jest to pewien drogowskaz racjonalności człowieka. I poglądy Andrzeja Żydowczyka w zakresie etyki są próbą jakby pokazania, jak spełnić tę powinność. Andrzej Żydowczyk nigdy nie ukrywał swojego światopoglądu, nawet w czasach najtrudniejszych dla ludzi demonstrujących swoją religijność, ale też jak w wielu innych dziedzinach, czy wszystkich dziedzinach, był wyjście, można powiedzieć, bieżącym niepokornym. Nie wahał się krytykować pewnych rozstrzygnięć, głównie zresztą politycznych, a nie religijnych Kościoła. Nie wahał się także, co nie było w pewnym czasie. W momencie modne w kręgach, nie związanych z ustrojem, wahał się krytykować Solidarności zapewne pewien irracjonalizm w działaniu i ta prawda postawa obrony racjonalizmu, obrony wartości racjonalnych, obrony dialogu, debaty, dyskusji była czymś, co mu zawsze przyświecało i tym sobie zaskarbił szacunek wielu ludzi w Polsce, za granicą, nie tylko za swoje osiągnięcia naukowe, które są powszechnie doceniane, ale także za swoją postawę wobec różnych spraw. Pamiętam, kiedyśmy byli razem w Izraelu na konferencji poświęconej 100-leciu urodzin Alfreda Tarskiego, słynny logik radziecki, rosyjski emigrant zresztą do Izraela, Trachtenbrod, przyjechał specjalnie do Jerozolimy, a miał już wtedy, chyba miał 85 lat. Powiedział, po to właśnie, żeby się spotkać z Andrzejem Żydowczykiem, którego pamiętasz z czasów dla nas troszkę zamieszczył. Taką bardzo charakterystyczną cechą działalności naukowej Andrzeja Żydowczyka była taka równomierność w kontaktach ze Wschodem i Zachodem. Mówił, że każdy, kto potrzebuje kontaktów, powinien je otrzymać. Wielokrotnie jeździł do Moskwy w czasach, kiedy to też nie było zbyt popularne, po to, aby znaleźć wspólny język z logikami radzieckimi. No mam tą szczęście, ten zaszczyt, że znam Andrzeja Żydowczyka dość długo, dość blisko i drogi Andrzej, przyjmij najlepsze życzenia i gratulacje z powodu wyróżnienia przyznanego przez Komitet Nauk Filozoficznych. Bardzo dziękuję. Z tego, co mówił pan profesor Uleński, wynikało, że pan profesor Żydowczyk ma 90 lat, ale chciałbym to jeszcze raz podkreślić. Pan profesor ma 90 lat, samodzielnie tutaj do nas przyjechał. Jesteśmy ogromnie mu za to wdzięczni. 22 sierpnia obchodził swoje 90. urodziny. Proszę państwa, chciałbym odczytać pismo od dziekana Wydziału Pierwszego Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk pana profesora Stanisława Filipowicza, skierowane do pana profesora Żydowczyka. Szanowny panie profesorze, mam zaszczyt poinformować, że uwzględniając decyzję zebrania plenarnego Komitetu Nauk Filozoficznych PAN z dnia 20 kwietnia 2012 roku, powołałem pana profesora na członka honorowego Komitetu Nauk Filozoficznych przy Wydziale Pierwszym Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk. Decyzja ta jest wyrazem uznania dla dorobku naukowo-badawczego oraz zaangażowania pana profesora na rzecz rozwoju nauk humanistycznych i integracji środowiska naukowego. Wyrażam przekonanie, że możemy liczyć na aktywny udział pana profesora w pracach komitetu. Życzę panu, panie profesorze, dalszych osiągnięć naukowych oraz wszelkiej
pomyślności. Dzieci, że tu mówię.
wskazuje? Nie rad? Nie filozofuje? Świadomość. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy.